Gratuluję drużynie gospodarzy dużej liczby stworzonych sytuacji, niezłego meczu i przede wszystkim wygranego meczu. Ja z perspektywy swojej drużyny na pewno znów mam duży ból głowy, jak sprawić, żeby skuteczność naszej gry była taka jak w drugiej połowie, bo w pierwszej, o ile tak patrząc na aspekty jakieś taktyczne, bardzo myślę, że dobrze omijaliśmy pressing przeciwnika i te pierwsze sytuacje stworzone przez Wisłę paradoksalnie były z kontrataków. Tak w drugiej połowie moja drużyna myślę, że zagrała bardzo, bardzo dobre spotkanie i chyba za najlepszy komentarz i taką pochwałę do swoich piłkarzy chciałbym przekazać, trzymając się takich drobnych spostrzeżeń, które miałem zza linii końcowej, a mianowicie w momencie, kiedy my przy Reymonta z Wisłą Kraków naszpikowaną gwiazdami, patrząc na tę ligę oczywiście, przez ostatnie 15 minut grając w niedowadze, my graliśmy w niedowadze, a Wiśle nie śpieszy się do tego, żeby robić kolejne ataki. Trener Sobolewski, którego oczywiście bardzo szanuję i kapitalnie przygotował tę ekipę, stworzył wręcz maszynę do wygrywania, protestuje, że aż 6 minut doliczono. Także myślę, że to jest taki niewypowiedziany bezpośrednio komplement wobec moich piłkarzy i ja chciałbym przede wszystkim im podziękować za tą dyspozycję. Ale jeszcze raz podkreślę szacunek do drużyny gospodarzy, bo byli zespołem, który zasłużył na zwycięstwo. Moja drużyna zasłużyła, myślę, że na słowa uznania, ale to jest dla nas za mało. Chcemy punktów i zrobimy wszystko, żeby w kolejnym meczu odegrać się i zdobyć 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Bartosz Karcz. Dobry wieczór. Panie trenerze, ale pamiętam, jeśli mylilibyście już całą czwórką w tym roku, prawda? Tą pierwszą czwórką i z Ruchem, i z Brukbetem, i owszem, z UKS-em. I tak. Czy wiem, że mecze oczywiście nierówne, ale gdyby pan był tak w kilku zdaniach mógł podsumować, który z tych zespołów dla pana jest najlepszy, który, z którym było najtrudniej? Najtrudniej myślę dzisiaj, patrząc na efekty, ale ja myślę, że szanuję każdego z przeciwników i każdy z tych przeciwników prezentuje inny styl, pomimo tego, że na przykład ŁKS cały czas dąży do tego, żeby grać w piłkę, Wisła dąży do tego, żeby grać w piłkę, Brukbet jest bardziej taki wertykalny, próbuje bezpośrednio zagrać, oczywiście nie wybijając piłkę na oślep, tylko wykorzystując jakość i dobre tempo. To są po prostu inne zespoły, ale patrząc na, podsumowując, no dzisiaj było nam najciężej, bo jeżeli spotyka się taka jakość z tak dużą powtarzalnością, bo tutaj jeszcze raz podkreślę, trener Sobolewski stworzył ekipę, która się nie zastanawia, która wykorzystuje super momenty i ja tutaj czasami miałem takie poczucie, że wszystko robimy super, my jako drużyna, a taki Junka bierze piłkę i jest w stanie dryblingiem 3 piłkarzy przejść w taki sposób, że nikt by się nie spodziewał, w którą stronę on może zrobić zwrot, wykonać dośrodkowanie, domknąć dośrodkowanie. Także myślę, że Wisła na ten moment u siebie będzie zespołem, z którym ciężko będzie rywalizować. I wracając do mojej wypowiedzi, ja się cieszę, że moi piłkarze w drugiej połowie stanęli na wysokości zadania, nawet grając w niedowadze.